imieniu Ci, Zuziu. Bardzo pięknie śpiewałaś w ubiegłą niedzielę pieśń Maryjną, która nas powitała. Dzisiaj też to samo uczyniłaś, no ale to już drugi, czyli ostatni raz. Już następny program będzie bez śpiewu Zuzi. W każdym razie, proszę Państwa, dziękujemy jeszcze raz jej, że się tak pięknie przedstawiła nam Matkę Najświętszą, tę Matkę Najświętszą, którą tak bardzo kochamy zawsze i wszędzie, bez względu na wszystko, a szczególnie kochamy ją właśnie w tym miesiącu, który obecnie przeżywamy, a więc w miesiącu maju. A właśnie ten miesiąc maj, wciąż podkreślam, że to jest miesiąc wiosny, miesiąc radości, miesiąc życia, miesiąc miłości, miesiąc matur. Jeszcze raz pozdrawiam młodzież maturalną, do 23 zdajecie egzamin maturalny, więc jeszcze czasu sporo macie. Życzę, żeby dobrze Wam szło to, co żeście rozpoczęli 4 maja i to, co już było, co jest za Wam. Mam nadzieję, że z tego jesteście zadowoleni, że dobrze żeście napisali, że są czy będą oceny bardzo, bardzo pozytywne. Oczywiście pierwsze komunie święte też jeszcze raz pozdrawiam, dzieci pierwszokomunijne, żebyście drogie dzieci, kochane dzieci, były zawsze blisko Chrystusa i z Chrystusem. On jest waszym przyjacielem. On chce, żebyście też były Jego przyjaciółmi. Właśnie to wzajemne takie przyjaźnienie się jest czymś naprawdę bardzo cudownym, co przekłada się na to, że wasze życie, że nasze życie jest bardziej odpowiedzialne, bardziej takie ludzkie, bardziej kochane i bardziej także Boże. Kochani, no właśnie, jest już dzisiaj 14 maja. Oznacza to, że mamy połowę miesiąca za sobą. Jutro będzie 15 dzień tegoż miesiąca. Co to oznacza? Oznacza to, że jutro będziemy wspominali Święto Zofię. Święta Zofia jest takie przysłowie, kłosy rozwija, więc jesteśmy właśnie w pełni już takiej wiosny, tej wiosny zielonej, wiosny rolniczej. Panie Zosie, bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę wszystkiego najlepszego, żebyście kochały swoją patronkę, bo ona was kocha i żebyście zawsze do niej modliły się i żebyście zawsze w nią wpatrywały się i prosiły ją o to, żeby ona była taką patronką dla was skuteczna. Drodzy Państwo, no, jesteśmy wciąż w okresie wielkanocnym, przypominam o spowiedzi wielkanocnej, ale już zbliżamy się do tego okresu. Za tydzień będzie niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego, Chrystus odejdzie do nieba, a za 2 tygodnie będzie już, kochani, okres, który zakończy czas wielkanocny, będzie to wielka uroczystość, uroczystość zesłania Ducha Świętego, damy cześć osobie Trójcy Świętej, bo jak wiemy, są 3 osoby Trójcy Świętej, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Oczywiście te wszystkie 3 osoby uczcimy w niedzielę Trójcy Świętej, a za 2 tygodnie oddamy cześć właśnie tej 3 osobie, tak bardzo ważnej, tej osobie mocy, tej osobie zwycięstwa, tej osobie, którą otrzymaliśmy w sakramencie bierzmowania, bądź też otrzymujemy, ewentualnie utrzymamy. Kochani, ta dzisiejsza niedziela, jak wiemy, to jest, proszę Państwa, już 6. niedziela Wielkanocy i gdy będziemy, chociaż gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Jana. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus powiedział do swoich uczniów, jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachować moje przykazania, ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna, ale wy go znacie, ponieważ u was przybywa i was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział. Ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu, a wy we mnie, a ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a ja również będę miłował go i objawię mu siebie. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, no właśnie, słyszeliśmy Chrystusa, który powoli nas już przygotowuje do niedzieli zesłania Ducha Świętego. Zobaczmy, czy usłyszymy jeszcze raz. Jezus mówi, ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna, ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i was będzie. Ten paraklet to właśnie ten Duch Prawdy, czyli Duch Święty. Już mówiłem o tym, że tego Ducha Świętego oczekujemy za
dwa tygodnie oddam jemu cześć. Wiemy o tym, że Ducha Świętego otrzymaliśmy w sakramencie bierzmowania. Wiemy też o tym, że tego Ducha Świętego otrzymujemy poprzez tak zwane dary Ducha Świętego, zwłaszcza dar mądrości. Ten dar mądrości, kochani, jest nam bardzo potrzebny, szczególnie teraz właśnie młodzieży, która zdaje egzamin maturalny. Ta właśnie mądrość, ta właśnie też roztropność, której wszystkim nam bardzo potrzeba. Módlmy się do Matki Najświętszej, Królowej Polski, módlmy się do tej, której oddajemy cześć przez cały ten miesiąc, który przeżywamy, żeby ona była z nami. Pamiętamy o nabożeństwach majowych, o tych pięknych pieśniach majowych, chwalcie łąki umajone, po górach, dolinach, czy jakieś tam inne pieśni. Śpiewajmy te pieśni, tak jak śpiewamy inne pieśni przy różnego rodzaju okazjach, tak właśnie te pieśni w domu rodzinnym, wieczorem, nawet zamiast, proszę Państwa, pacierza, tak, zamiast pacierza, można otworzyć książeczkę nabożeństwa i tam poszukać jakiejś pieśni maryjnej i zaśpiewać z radością w gronie rodzinnym. A pamiętajmy, kto śpiewa, ten podwójnie się modli, tak twierdzi święty Augustyn i tego twierdzenia do tej pory nikt jeszcze nie podważy. Także śpiewajmy, oddawajmy cześć Matce Najświętszej i tym śpiewem chwalmy nią, naszą Panią, naszą kochaną Panią, naszą Królowę, a nade wszystko naszą Matkę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy, wciąż majowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.